Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Magat. Witam was moi drodzy w kolejnej odświeżonej wersji recenzji okrętu premium i tym razem przyjrzymy się bliżej Atlancie, bo ona już dawno nie gościła na moim kanale, jeżeli chodzi o taki materiał omówieniowy. Okręt dosyć stary, jeden z starszych okrętów premium w grze. Rozegranych na nich bitew jest całkiem sporo, jeżeli weźmiemy pod uwagę krążowniki tieru 7, to raczej jest on w czołówce, jeżeli chodzi o ilość rozegranych bitew. I moi drodzy, omówimy sobie, czy ten okręt nadal po tym czasie jego istnienia w WoWsie nadal warto kupić, czy on sobie poradzi w starciu z tym, co obecnie pływa po tych wirtualnych wodach oraz jak ten okręt przygotować, żeby sobie tutaj jako tako pograć. Więc zaczniemy sobie może od omówienia kapitana. Otóż Atlanta, żeby grało się nią jako tako sensownie, wymaga minimum, to jest absolutne minimum, wymaga przynajmniej 10 punktów. Nie więcej, 14 nawet punktów, bo tak, na pierwszym slocie co tam wybierzemy, to jest nasz wybór. Przy czym ja oponowałbym za zapobiegawczym utrzymaniem, bo jest dużo artylerii tutaj, która nam łatwo będzie padała. Będzie padała nawet i z tym perkiem. Adrenalinkę można sobie wziąć tutaj ostatni bastion ewentualnie, ale ja polecam adrenalinę. Tutaj dowolność, ale ja mam tutaj, jak widzicie, podstawowy trening, żeby szybciej strzelać. I potem za 4 punkty widzicie wam 3 umiejętności. W pierwszej kolejności wziąłbym zaawansowany trening artyleryjski. Potem nie brał nic, tylko zszedł od razu do kolejnej czwórki i wziął sobie zapalnik bezwładnościowy. Potem na końcu możemy sobie wziąć jeszcze kamuflaż i któryś z perków za 1 punkt. Dlaczego zaawansowany trening? No bo tutaj mamy artylerię kalibru 127 mm, na którą ten perk będzie działał i nam ten zasięg wydłuży, bo ten okręt bez kapitana, ja go tutaj wyślę do rezerwy jeszcze, żeby sobie zerknąć, będzie miał zasięg 11,1, to jest wręcz zasięg bolesny, także no nie jest dobrze tutaj, jeżeli chodzi o to. Z rezerwy gearing, ten kapciuch tutaj był. 11,1 na okręcie 7 tieru to jest bardzo mały zasięg, a wydłużony będzie wynosił 13,3. Więcej tego zasięgu raczej tutaj nie potrzebujemy, ale to zaraz sobie omówimy dlaczego. Wyposażenie. U mnie to wygląda następująco. Tutaj mamy przestawienie steru. Można sobie dać modyfikację napędu i chyba tak faktycznie teraz zrobię, bo w większości przypadków ster nam się za wiele nie zda, a szybki start z miejsca będzie nam tutaj dosyć mocno pomagał. Pelotka. Może być. Obrót dział nie jest konieczny, bo wracają się na tyle szybko. Celność też nie jest konieczna, bo sypiemy tym ogniem niesamowicie. Na torpedy są bezsensowne na tym okręcie, bo są krótkie. Tutaj wydaje mi się, że to jest jako taki słuszny wybór. Można się pokusić jeszcze o radar. 20% byśmy mieli. W tej chwili mamy tego radaru sekund 25, także no to już jest jakaś tam różnica. Zamontujmy sobie na próbę. Z 25 robi nam się 30 sekund. To można sobie mieć też na pokładzie zamontowane, to się przyda. No i na pierwszym slocie oczywiście standard, czyli nic innego tu sensownego nie zamontujemy, a jak wspominałem, artyleria będzie nam padać dosyć często, także warto sobie tutaj mieć. Sygnały, no to już jak kto woli, głównie te dwa nas będą interesowały, czyli zwiększenie szansy na podpalenie, a reszta to już dowolność nasza pełna, jak sobie to ustawimy. I teraz pokażę wam bitwę i omówimy sobie, czy ten okręt nadal nadaje się do gry w obecnej mecie i jak tym grać, żeby grało się fajnie, także zapraszam was do oglądania. Otóż moi drodzy, Atlanta uważam, że nadal jest okrętem dobrym, z tym, że może nieco bardziej sytuacyjnym niż była kiedyś. Tak jak już widzieliście, zasięg bazowy wynosi około 11 km, wydłużony 13,3 km. To jest mało, zwłaszcza jeżeli jesteśmy w bitwie z tierami 9, które mogą nas plumkać. No, wystarczy im 15 km i są w pełni bezpieczne, a Atlanta pancerza praktycznie nie posiada. Bo jeżeli chodzi o te wartości opancerzenia, to tutaj mamy na dziobie i rufie mamy 13 mm, burta jest osłonięta tu również 13 mm, cytadela ma 89 mm, czyli idealnie, żeby się pociski uzbroiły i pokład też ma 13 mm, także no jesteśmy takim pływającym kartonowym okręcikiem, który sra ogniem i to jest jego jedyny ratunek, także zobaczycie sobie zaraz tutaj, pewnie większość zna ten okręt, ale ci, którzy nie znają, to zobaczą sobie, jak tutaj wygląda parabola lotu pocisków. I czas lotu pocisków jest bardzo długi, a parabola jest wysoka, także to jest i plus, i minus. Dlaczego to jest minus? Bo długi czas lotu pocisku sprawia, że musimy brać duże wyprzedzenia, jeżeli celujemy na duże odległości. Przy czym no 13,3 to też nie jest dużo, ale te pociski będą latały do celu długo.
Wysoka parabola to jest chyba największy atut tego okrętu, jeżeli chodzi o całą jego charakterystykę, gdyż, moi drodzy, on nam pozwoli bezpiecznie strzelać sobie do przeciwnika zza wysepki. Mając tak wysoką parabolę, odpowiednio ustawieni, możemy sobie srać do kogoś tutaj. Widzicie, no ja teraz sobie stoję akurat na otwartej wodzie, ale zaraz będę się tutaj przestawiał pod wyspę i będę sobie bezpiecznie plumkał w pancerniki bez żadnego ryzyka. One będą jeszcze wyspotowane przez kogoś innego. To jest idealna sytuacja do gry Atlantą. Czyli przede wszystkim pierwsza rzecz, jaką musimy pamiętać, żeby dobrze grać na Atlancie, musimy się trzymać blisko wysepek i szukać sobie przestrzałów. Najlepiej też szukać tych przestrzałów w takich miejscach, żeby ktoś jeszcze był w miejscu, w które chcemy strzelać i żeby nam to miejsce spotował. Oczywiście pamiętamy, że te 13,3 to nie jest dużo. Kaliber jest malutki, co prawda, ale ilość wystrzeliwanych pestek w zupełności wystarcza, żeby ten damage jakoś tam ładnie wyglądał. Tutaj zobaczycie, że wchodziły salwy po kilka tysięcy w pancerniki, także to nie jest zły wynik, jeżeli chodzi o ten okręt przy takim kalibrze. Ale przypominam, jest tutaj IFHE. Wiele osób się zastanawiało też, czy to IFHE na Atlancie brać, czy nie brać po tych zmianach, które zostały wprowadzone. U mnie to IFHE zostało i myślę, że sprawuje się dosyć dobrze. Pożary pojawiają się raz na jakiś czas, przy 3,5% szansy na podpalenie, ale takiej szybkostrzelności wydaje mi się, że to jest jako tako zrównoważone. A damage z samej alfy pocisków jest całkiem przyzwoity, także wydaje mi się, że IFHE tutaj należy zamontować. I powinien to być drugi wasz perk za 4 punkty, bo jeżeli go nie macie, macie tego kapitana 10-punktowego na przykład, no to będziecie skupieni głównie na paleniu. Co z pociskami przeciwpancernymi na Atlancie? Są, ale raczej nie polecałbym używania tych pocisków na dystansach większych niż tam, nie wiem, 6-7 km. Myślę, że maksymalnie są w stanie coś sensownego zrobić. Jak mamy kogoś bliżej, mamy jeszcze uzbrojenie torpedowe. Co prawda tylko 4 km mamy tych torpedek i dużo ich nie ma, bo jest po jednej wyrzutni na stronę. No ale zawsze to jest jakaś tam ostatnia deska ratunku i wtedy nasze pepance też mogą wejść do akcji i ładnie przeciwnika możemy sobie nimi sfarmić. Czyli mamy dwie opcje gry Atlantą, przy czym, dwie sytuacje, w których Atlanta będzie się sprawdzała bardzo dobrze. Pierwsza to jest to, że mamy spota na przeciwnika, mamy na niego zasięg i między przeciwnikiem a nami jest wyspa, którą jesteśmy w stanie przelobować. Wyczujecie, jak trzeba się do tych wysep ustawiać, jak daleko, żeby te pociski nabrały wysokości i przez te wyspy przelatywały, bo jeżeli wiadomo za blisko, no to będziemy plumkać sobie w skały, także tego nie chcemy. I druga sytuacja to jest walka na już bardzo blisko w zwarciu z Atlantą. Przypominam, pancerza niestety nie mamy, także musimy polegać na tym, że nasza siła ognia i torpedy pozwolą przeciwnika zatopić na tyle szybko, że on nam wielkiej krzywdy nie zrobi jeszcze przez ten czas. Bo ten okręt, no, może i coś odbije od krążowników, ale jak pancernik do nas strzela, to kontowanie się nie ma zupełnie żadnego sensu, bo i tak dostaniemy. A w wielu przypadkach jeszcze będzie tak, że gdybyśmy się nie skontowali, to możemy olać temat, bo pociski przelecą na wylot, a jak jesteśmy skontowani, to zdążą się uzbroić i wtedy będzie jeszcze bardziej boleć. To jest podobna sytuacja, jeżeli chodzi o pociski przeciwpancerne, jak na Smoleńsku. On poniżej pewnego dystansu ma w dupie to, czy my do niego walimy z pepanców czy z obeków, a jak strzelamy z pepanców, to jeszcze się do nas śmieje, bo wszystko przelatuje na wylot i wielkiej krzywdy mu nie robi. Mamy tutaj również radar, jak widzieliście, wydłużony teraz do 30 sekund z ulepszeniem radaru. I to jest niesamowity bat na dedeki. Ten okręt przy tej szybkostrzelności i z radarem, jak widzicie, pływam z hydro, nie mam rozbicia. Teraz już proponuję wam też to samo zrobić, bo na streamie żeśmy sobie tutaj rozmawiali z chłopakami, że lepiej używać hydro, które faktycznie coś nam pomoże, niż bawić się w rozbicie, które nadaje raczej iluzoryczne tam poprawienie do naszych zdolności przeciwlotniczych, a samoloty i tak będą nas tłukły. Kiedyś Atlanta była niesamowitym postrachem dla samolotów. Obecnie, no widzicie, pod takim kątem wchodzi dosyć srogi damage od Kongo. Atlanta, no jest omijana przez samoloty, ale wydaje mi się, że to z przyzwyczajenia, niż raczej byłaby to faktyczna siła jej obrony przeciwlotniczej. Oczywiście będziemy te samoloty strącać, ale okręt jest bardzo delikatny i bardzo łatwo podatny, bardzo podatny na uszkodzenia, także jakieś tam rakiety z tradycyjne rakiety, nie te przeciwpancerne, będą nam robiły sporo i będą nam niszczyć uzbrojenie, które pada nam bardzo łatwo i przyzwyczajcie się do tego, że mimo buildu full survivalowego na wszystkie uzbrojenia, jakie mamy, czyli torpedy i artylerię, będzie nam to padać często i no, tego po prostu nie przeskoczymy. To są bardzo małe działa, 127 mm, także nie są bardzo mocno opancerzone, ale ten okręt da się lubić. Ja, jak już wspominałem niejednokrotnie, lubię okręty, które irytują przeciwnika,
a Atlanta należy do nich zdecydowanie, bo taki deszcz ognia, jaki ona powoduje, znaczy jest w stanie wytworzyć, to jest naprawdę coś niezwykle irytującego do przeciwnika, zwłaszcza, że ten nie ma możliwości nam oddać, bo no nie ma po prostu, nas nie widzi albo nie ma przestrzału. Nasze pociski nad tą wyspą przelatują, Kongo może mnie tam jedynie wyklinać w myślach teraz, bo on nic mi nie zrobi. Czy Atlantę w obecnej mecie kupić? Jak najbardziej. Ja uważam, że to jest bardzo fajny, bardzo przyjemny okręt, z tym, że częściej będzie on sytuacyjny, bo jeżeli na przykład nie dopisze nam mapa, że będzie dużo otwartej wody, nie będzie się za czym schować, no to już jest pewien problem. Chyba że do dywizjonu z kimś, kto ma dym, przy czym raczej nikt nie będzie chciał nam tego dymu postawić na 13 km od przeciwnika, bo to będzie dosyć bolesne przeżycie. No i cóż. Gdybym miał ocenić okręt w tej chwili od 0 do 10, to dałbym mu takie, ja wiem, 8? Bardzo fajny okręt, z tym, że sytuacyjny, zależny troszeczkę od mapy, no i musimy mieć spota od naszej drużyny, żeby coś faktycznie sensownego ustrzelać. W tym materiale to wszystko, mam nadzieję, że podpowiedziałem co nieco na temat tego okrętu. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, do usłyszenia i na razie.